Hej, witam was kochani w kolejnym odcinku z Midnight Sunsów. Idziemy ratować Wondę. Nie ma tutaj czasu do zmarnowania. Bierzemy Magic i Huntera. No dobra, ciekawe kogo do tego duetu dobierzemy. No wypadałoby wziąć Niko, bo ona tak chce ratować, ale... ale może coś jednak takiego zabezpieczającego flankę. Jakiś Steve Rogers, żeby troszeczkę nas tutaj podprowokował, podleczył, czy trochę damage'u, trochę łomotu, czy po prostu łomot XD, wielkość talii zwiększona, krzepa o 1 na 2 tury, czy bobasa. Słuchajcie, Magic ma legendarną kartę, Hunter ma legendarną kartę, Bobas ma legendarną kartę. Będzie to długa walka, może się udać zrobić ten atak środowiskowy, wrażliwość. Może się uda zrobić achievement na trzy legendarne karty różne w jednej grze. Prawdziwa sosna. Are you ready? Someone is. She has been all over me ever since I put this thing on. Yes, there may be some familiarity between your hound and several of the components we procured to create your suit. Right. Shutting up. Stay there, girl. I will be home soon. Charlie się rozkochała w panu na nowo. One-way trip. Something must be generating that barrier. Take it out, and I swear we'll get you home. Any time now! Charlie, no! Wait! Oho. Będziemy mieli walki z Charlie. Spoko. To dobrze, że nie miałem tej karty w deku, bo byśmy mieli jedną useless kartę. A tak? Będziemy mieli Charlie najprawdopodobniej, czyli walka będzie wyglądać raczej w ten sposób, że my najpierw z Charlie coś będziemy robić i później do nas dołączy Magic ze Spider Bobasem. Już takie mieliśmy walki, że wybieraliśmy dwie drużyny i raz walczyliśmy z jednymi, raz z drugimi. A cóż to za pięknota? You know better than to jump in a strange portal. How did you get past all that demonic energy? Right. Of course. Demon dog, demon energy. Well, now that you're here, just lead the way. Deactivate it, and you will be incredibly quiet. Agreed? Zaraz zaczniesz czekać, już to jest jasne. Który pies kiedykolwiek słuchał, jak mu się mówiło, bądź cicho? Nie ma takiego psa.
Jeszcze się nie urodził. Zniszcz generator osłon Bruce'a Bannera. Posiłki wroga stają się coraz silniejsze. Dobra. Hunter na celowniku. Krzepa, dobra. Jakie tu mamy karty? Daj wszystkim bohaterom 27 ataku. Opóźnij przybycie wrogich posiłku. 623 ma ten generator. Minion 300 minion. To jakieś skrzynki, cokolwiek one robią, a one są chyba do stunowania. Okej. Okay. Dobra, wezwanie do broni to jest na start. Żebyśmy mieli dużo Electrical Heroic Power. Ugryzienie po nokaucie dobierz kartę. Ugryzienie po nokaucie dobierz kartę. Zmień koszt za darmo. No to będziemy mieli za 0 nawałnicę ostrze. Okej. Okay. Pasi mi to. Święta Iskra. Zadaj obrażenia, uzdrowienie, szybkość, wymiana. 140. Okej. Okay. To jakiegoś miniona, tak? To jakiegoś miniona trzeba by telepnąć tym. Na przykład tego, bo to ma 300, tak? 300, więc... po nokaucie dobierz kartę. XD. Tylko nie mamy... To jest szybkość, to jest bez szybkości. Zobaczmy, może dostaniemy kartę z naznaczeniem. Jest. Teraz naznaczamy trzech, tak? Jasne. Okej. Okay. I teraz Charlie gryzie tego, odzyskujemy zagranie karty. Jestem go. Bez znaczenia, co mu zrobisz. Dociąg, rozszarpanie. Nałóż wrażliwość, wymień, by zwiększyć obrażenia o 44. Elo. Daj wszystkim bohaterom 27 siły ataku. Elo. Jeżeli za darmo, to czemu nie? To czemu nie, jeżeli za darmo? 172 i nawałnica jest 172. Co my tako po prostu zabijamy ich obydwu? XD? Albo tych zabijamy, co? Tego zabijamy, a tamtego ranimy bardzo, że mu schodzi pancerz. Let's go. Let's go. On się tam zdenerwował. Ale dzięki temu utraciła maszyna kontrolę. I teraz możemy opóźnić posiłki. 240 ma rozszarpanie. Jeszcze mogę wymienić. Broken. 320, wycie, rozszarpanie 240. No dobra, rozszarpujmy to urządzenie, co? I Święta Iskra. Gdzie staniemy po tym ataku? Za bardzo z przodu. Dobra, wysadźmy to. Charlie oberwie, oj. Psiunka. Okej. Okay.
Czy my możemy... Ajajaj, dlaczego nie sięga do stuna? 318, 320. Wycie, to nie. To jedziemy, no. W maszynę. Jedziemy w maszynę. W maszynu. I gdzieś tam wrzućmy w jakieś barierki, skoro mamy ruch, nie? To go tam gdzieś po prostu odrzućmy. Szkoda, że nie mogłem. O, to poczekaj. Jeszcze się rozdzielił to. A gdzie tam uciekasz? Czego oni uciekli od wybuchu? Halo. Halo. Wybuch go nie zabija, no to nie ma co. To go już nie rusza, bo jest nieaktywne, więc... To tyle. O, jaki posiłek. XD. Posiłki. Co się stało? A cóż on ich rozdzielił? Skopiował czy co zrobił? Ej. Zdurnieliście? Ile was tu? Do jasnej, ciasnej, maciejowej. No dobra, jasna, ciasna, maciejowa. Cierpliwość. XD. Mogę go po prostu zabić. I ile tam jest urządzenia? On ma pancerz, więc... Więc go po prostu zabijmy. Tak po prostu go... Załatwmy. 125, 180, 120... Odepchnięcie po nokaucie, dobierz kartę. Któryś z nich miał słabość. Naznaczenie. Ten ma naznaczenie. No to już. Czyli karta za darmo i do ciąg karty szukamy damage'u na rozwalenie tego kryształka. Święta Iskra 124, XD 125. No dobra, ale mamy rozszarpanie 180. Jedziesz, Charlie. Upadłą Scarlet Witch, użyj wchłonięcie ciemności, kiedy Scarlet Witch zostanie powalona. Trzy razy. Dobra, czyli trzeba ją powalić, potem używać czary mary, dzikie węże. To nie będzie proste. Dobra, let's go. Zaczynamy od najprostszej karty w mieście. Wzmacniający ruch, znajduje się w szkole, usunie on wszystkie negatywne efekty statusów nałożone na bohaterów. Dobra. Nie mam żadnych efektów negatywnych na razie, więc się nie stresuję. Święta Iskra, uzdrowienie, szybkość. Dobra.
Co my tu mamy? Mamy tu jakieś miniony. Tu jakiś dzikun ma 700 życia XD. Tamten, tu też minion i tu dzikun 600 życia. Dobra. No okej. Okay. Kopnięcie, zadepchnięcie mu gryzienie. Wycie, dobra. Wycie jak w Madrycie. Tylko dlaczego oni są tak daleko? Czyli mogę tylko zawyć na tych dwóch? Albo na tych dwóch. I tutaj dostać naznaczenie, tak? Wolałbym na większą liczbę niż na dwa. No bo tu szybkością mogę zabić jednego i wtedy tych dwóch tu. Dobra, ma to sens. Wycie. Tylko wtedy ten wybuch. No dobra, wycie, no. Już trzech nie obejmiemy. Nie. To dwóch. Okej. I teraz szybkie walnięcie w tamtego. On nie ma naznaczenia, więc odda nam kartę z szybkości. Obroża idealisty. To brzmi dumnie. Na razie nie mam jak użyć tej obroży. Odepchnięcie. Po nokaucie dobierz kartę. Dobra, niech on tam gdzieś sobie idzie. Boom. Dobieramy kartę. I to jest zgromadzenie. Trochę późno. Jak na zgromadzenia. Aczkolwiek to zgromadzenie ma dość duży zasięg. O. Ajajaj. Dlaczego Wandy nie... No nie, no kurczę. Wszystko bez zasięgu. Dramat. Ale chyba i tak musimy ich zgromadzić tutaj w takim razie przy beczce, co? Przy wybuchu. Pytanie, czy nie chcę zabrać posiłków. Kopnięcie ze 116 z odepchnięciem. No to wiecie o co chodzi. Nie? No nie ma szybkości, ale nie musi mieć, tak? Bo i tak jest kartą za darmo. Bo było naznaczenie. No i teraz mamy do wyboru, co robimy. Dobra, wymieńmy te posiłki. Poszukajmy czegoś z damage'em. Rozszarpanie. Nauczę wrażliwość, wymień. No nie, jest to super, co mi jest potrzebne w tej chwili. 172 depsa to już jest troszkę lepiej. Dobra, zgromadźmy ich. Chyba, że Wandę zgromadzimy z tym dzikiem tu przy wybuchu. A tamtego po prostu miniona się wybuchnie, co? Dobra, spróbujmy ich tutaj ściągnąć jak najbliżej wybuchu. Spróbujmy. Dobra. Zdenerwowali się, co jest oczywiste. Ej, naprawdę? Naprawdę? XD, naprawdę? Ona naprawdę nie dotyka butem nawet tego. No broken. Dobra, wysadźmy to i tak. Dobra. No i rozszarpanie, tylko że nasz piesek sprowokuje przez to ją. A niech prowokuje, no co zrobię, nic nie zrobię, tak? How could you do that? Normalnie. I teraz możemy jeszcze Hunterem zrzucić ją w niego, nie? Siema. No Hunter dostanie prowokację na pysk od wszystkich, kto się da. No i to tyle, tak? To tyle. XD. Ojej. Otwarto?
nie wierzę. Och, jakie boskie to było. Jakie to było boskie. Dobra, przyszły jakieś psy. Ofensywny zryw. Boże. Co ty robisz? Zostaw mojego psa. Boże, co tu się dzieje? Piekielny pająk. O, przyszła moja drużyna, dobrze. Dziecko ciemności, dobra. Piekielny pająk. Następne trzy karty można zagrać za darmo. To jedziemy. Najpierw za darmo. Psiutek nasz jest zdezorientowany. Może po prostu użyjemy ten przedmiot do oczyszczania, co? Okej. Następne trzy karty Spidermana gramy za darmo. Elo, pum. Piekielny pająk i zaczynamy. Dobierz dwie karty. To było za darmo i te dwie możemy zagrać za darmo. Super. Ataki środowiskowe i łańcuch 138. Minion. W sumie nie jest to głupie, tak? O ile sięgniemy. Minion i ona, nie? W sumie to nie jest głupie, nie? Pozbywamy się po prostu wszystkich minionów. Bez jednego, właśnie zauważyłem. Właśnie zauważyłem, że bez jednego. Odepchnięcie, szybkość. No dobra. Nic jej nie robię. No dobra, ale to jest odepchnięcie, szybkość po prostu miniona, tak? I ona wychodzi z pola chaosu. I o to chodziło, generalnie. Awansik. Dobrze, magiczko. Magiczka może sobie zarzucić drugą legendę, nie? Odepchnięcie, szybkość. No tutaj już nie będę nic odpychał chyba. Więc wymieńmy to. Odrzuciliśmy kartę Spidermana, więc fajnie by było dostać kartę Spidermana, bo możemy jeszcze jedną zagrać za darmo. Uzdrowienie, szybkość, jedna wymiana. No... Ktoś tu chyba był z naszej drużyny niezbyt zdrowy. Odporność, szybkość, piekielny pająk, krzepa. Nie. Nikomu tu się nic nie stało. Dobra. To nie jest za darmo, to jest za darmo. A, to jest spoko, czyli następna karta światłości za darmo. Hello. I to jest właśnie ta karta. XD. Okej. Wymieńmy. Jakiś dociąg. Ugryzienie 69. Po nokaucie dobierz kartę 138. Czy to będzie knockout? 0% na zrzucenie i D. 100% na śmierć. Elo. I akurat została nam jedna karta do zagrania, żeby wchłonąć ciemność Hunterem, tak? Ale najpierw Hunter. Masz niewykorzystany ruch. Weź go tamten, potraktuj o ścianę. Albo w pole chaosu, nie, o ścianę. Nie jest to dużo, ale zawsze 50 bliżej do domu. XD. Dobra. I teraz wchłonimy tą ciemność. O,
Dobra. On tak oberwał za 140. O ty. O ty, Karol. Naznaczamy ich? No nie. Dziecko ciemności? No dawaj. To jest druga legenda, a nie, ciężkie działa, blokowane osiągnięcie, czyli zagrałem trzecią legendę w trakcie jednej walki, bo to jest kontynuacja poprzedniej walki, więc tak by to wyglądało. Co tam się dzieje? Czy on bije Spidermana? To jest grane, XD. To jest grane, XD. Ej, leczenie by się przydało, trochę. Dobra. Zraniło ją? Nie powinno. A ileż tych posiłków? Ofensywny zryw. Wyzdrowienie. To nie jest dobre. A gdzie są nasze ten karty? Wiecie jakie. Nawałnica ostrzy znowu. To ta nawałnica ostrzy nie będzie głupia, tak? Bo po prostu zabija tutaj parę minionów. Przy okazji Scarlet Witchkę trochę rani, nie? No nawet znacznie. Nawet znacznie, więc myślę, że to nie będzie głupie. Tylko przesunąć, o. O tak. Czyli nawet jeżeli się nie zaliczyło tamto, to w tej walce już użyłem trzeciej, nie? Już Spider Bobasa użyczaliśmy, prowokacje i teraz właśnie to, ale teraz nic nie zaliczyło, co znaczy, że... Nie, to nie to. To. Awans na 21 poziom. Let's go. Dobra, ile ma Scarlet Witchka jeszcze życia? Ej, no miała oberwać trochę więcej. Gdzie są w ogóle nasze te... Nasze... Czekaj, Macieju, dobrodzieju. Weź ją tu do wybuchu, co? Magiczka. Siup, ha. Ja jestem lepsza czarodziejka. Sieć tam z szlamą. Przekleństwo. Nie przeklinaj mi tutaj moich bohaterów. Zranienie, przekleństwo, wszystko. Co tu się dzieje? Wszyscy biją się i dają się bić. Ale teraz możemy was wybuchnąć za stówkę, nie? Ale to wybuchnie was Spider Bobas. Spider Bobas mógłby za więcej wybuchnąć, ale nie wybuchł. Przywróć 309. To jest ostatnia karta. Ugryzienie, odepchnięcie. Gdybyśmy ją jeszcze później odepchnęli, na tamtą linię nie sięgnę, dobra. To nie dobrze, rozszarpanie. Wymień, by zwiększyć siłę, wymień, by zwiększyć siłę, wymień, by zwiększyć siłę. Wymień, by zwiększyć siłę, okej. Okay. 241, okej. Okay. To ciągle dużo, ale to jest wystarczająco dużo, żeby... Żeby zabić tego dzika chyba. Coś mi się tak wydaje. Szkoda, że nie mamy... Że nie będę mógł się wyleczyć. Bo to rozszarpanie jego zabije, ale nie odda mi karty. A z drugiej strony, czy ja nie mógłbym jako Hunter... Zrobić tutaj jakiegoś zamieszania. U baby. Elo. Fum. Mógłbym zrobić zamieszanie, kochani. Mógłbym. I teraz możemy ją rozszarpać. Elo. I pierwsza karta. Mamy taki talent, że pierwsza karta jest zagrana za darmo, więc... Karta misji, więc gramy kartę misji za darmo. O, już tylko 50, to. Ale wrażliwość XD. Dobra, co my tu mamy? Dominacja, wrażliwość, podwój środowiskowy, wrażliwość
na wroga pod wpływem garda. No to nie mam tu żadnych przedmiotów, które mi się mogą przydać, ale wiemy, że możemy zrobić koniec rundy. A, tu jeszcze jest taki buruś. Tu jeszcze taki buruś był, którego nie zobaczyłem. Patrzcie. Dobra. Co się z naszą Charlie dzieje? Ona jest znokautowana, czy co? Nie wiem. Gdzie są te? Ocuć Charlie, no. Ale jaja. Za darmo. Za darmo. Dobra. Teraz co dalej mamy? Tych burków tu kilka jest. To nie ma. To jest za darmo. Za darmo. To jest ta trzecia karta, która nam się za darmo cały czas aktywowała. Czy my jesteśmy w stanie w takim razie tą skarletkę na Huntera, na kogoś tam z tyłu, gdzie? Nie. Czyli na Huntera byśmy musieli. Na Huntera byśmy musieli. Pytanie, czy ja nie wolę troszeczkę zrobić tutaj porządku, nie? Dobra, spróbujmy zawyć. Czy to jest wycie na trzech? Nie. Wycie na dwóch tylko wchodzi w grę tutaj. Dobra, zawyjmy na tych dwóch. No i gryźmy ich, tak? No tak. Spadł jeszcze. Tu na górze 184 słabość 2, bliscy obrażenia, nałóż efekt krwawienie. To jest karta, którą chcemy spalić za darmo tutaj. Tą kartę na pewno chcemy za darmo spalić tutaj. Słabość, krwawienie i w ogóle. Niech ona tam cierpi. Dobra. No i tu już nie są karty za darmo. Odepchnięcie szybkie i bolesne. Przesyłka specjalna. Silne odepchnięcie w kierunku Spider Bobasa. Czy my jesteśmy w stanie ich dwóch odepchnąć do siebie? Nie. Jesteśmy w stanie odepchnąć tego ogara na tego ogara. Okej. Okay. To już daje nam dużo. Jedno zagranie karty. Szybkie kopnięcie, odepchnięcie, szybkość. Elo. Tak. Czy ja go właśnie nie zabiłem? XD. XD. Ja go właśnie nie zabiłem. Po co? Ja go właśnie nie zabiłem. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć, to ja go właśnie nie zabiłem. Boże, Macie, jaki ty noob jest. Boże, jaka ta walka długa, jak mnie męczy. Czuję się przemęczony. Zostaw magiczkę. Jeszcze jakieś pola chaosu, granaty. Co ty robisz, mojej psiuńce? A, dostała 90 skrwawienia. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Czy jakaś seria bohaterska, to coś, nie? Aj! A ta co zrobiła?
Przeniosła się, no dobra. XD. 27, 27, 103, ona ma 400, silne odepchnięcie w kierunku... Chciałbym ją zabić, to tak. Co ty robisz? Nieważne. Dobra, szukajmy ten karty bohaterskiej. Oportunista. Dobierz kartę, następne dwa ataki środowiskowe, które do niczego mi nie są potrzebne. Tu niby jest. Jeden środowiskowy. Tu niby jest drugi środowiskowy. Święta Iskra, to no dobra, i dobiera jakąś kartę, dawaj. Ej, weź ty się mała, nie denerwuj. Nie, co ty robisz? A, okej. Okay. Pasuje mi to. Zabiła se miniona, dobierz dwie karty. No nie mogę, nie mogę. Nie mogę, nie mogę, ale mogę za to zrobić sobie szybki cios tutaj. Tak? Odzyskać zagranie karty. Nowy ofensywny zryw. Weźcie ten ofensywny zryw. Dajcie mi jakiś damage. Ugryzienie. Dobra, to i tak lepsze niż nic, więc szukajmy łańcuch 138. No dobra. Łańcuch 138. To nie zabija jej niestety. Pajęcze zmysły, dobierz dwie karty. Zyskaj odporność. Czy ja nie miałem użyć ten? Właśnie tego. XD? Może nie, nie wiem. Może nie, nie wiem. Nie jest to istotne. Istotne jest to, że robimy tu zabij, a tu obi. Dobra. Okej. Okay. Mamy jeszcze dużo ruchu, więc ten, może Charlie, umiesz odepchnąć? Umie odepchnąć i to nawet umie zabić. I to nawet umie zabić, to jest kochana Charlie. I karta za darmo. Ciach. Aż go wywróciło. No, szczerze liczyłem, że dostanę tylko jedną gwiazdkę. Ale nie jest źle. Bo tu wszyscy ponadkautowani, nawet Hunter ostatni etap wyssania tej skarletki. Aż się przewrócił. Daliśmy komentarz, że to pyrrusowe zwycięstwo.
Więc liczyłem, że tutaj gra nas wynagrodzi odpowiednią oceną typu 1 albo 0 gwiazdek, nie? Powinien wyskoczyć taki komentarz. Zaliczyłeś misję, ale... Ale to poważne ostrzeżenie, bo obroża pęknie. XD. Obroża pęknie. Porozmawiaj z Wandą. Mamy Wandę. Mamy Wandę. Mamy Wandę. I mogę porozmawiać nie tylko z Wandą, ale i z Tonym. Oh, I wish I could see Banner's face when he realizes we swiped this thing back from him. Do you think I'll get a curse you, Stark? Fist shaking in the air. It's kind of cliche, I know, but I'd still love it. I do not care for theatrics, but I do hope you get your wish. Oh yeah, can you picture it? Banner standing there in the empty spot where this accelerator used to be, realizing Tony Stark got him good? I will leave you to enjoy your prize, Tony. Thanks. I just gotta figure out the best way to get this thing into the forge. Gonna be up all night with this baby. Patrzcie, tu całe zebranie, wszyscy przyszli. Wszyscy przyszli zobaczyć Wandę. Wanda! Easy there. You are safe now. I'm not going to hurt you. But what if I hurt you? You do not want to hurt anyone. I don't, but I did. I wanted to. Wanda, you are back at the Abbey with your friends. Wanda. I know we have met before, but they call me the Hunter. Sorry, I don't feel like myself. I cannot imagine what you have been through. You will probably feel like yourself again after a good night's sleep. How can I sleep? The things I did. Lilith made you do those things. They were not your will. But it felt like my will. Until you. You were the one who absorbed the darkness from me, weren't you? You brought me back. I did. How are you still standing? Okay, enough with the third degree. I know what we should do. Celebrate. Celebrate what? Your return, duh. I'm sorry, Nico, but I'm tired. I should probably get some sleep. Ugh, it's been a long time since I've slept. Yes, you should rest. We will talk in the morning. Love you, Wanda. Love you too. No, teraz czekam, aż mi tu będziecie robić rurki w nagrodę. Thank you for what you did for Wanda tonight. Did you just say thank you, Ileana? You lifted the curse your mother shrouded her in, but now for the hard work. What do you mean? Scarred flesh heals more quickly than a scarred soul. It will take her a long time to recover from this. If she ever does. I don't know if I've recovered from my traumas. Not fully, at least. She is lucky to have a friend like you to lean on, Ileana. I am not so sure about that.
I've never been the shoulder to cry on type. A na mymło nie można ci się wypłakać, XD? Sucked into the darkness. To even rule it and still manage to crawl your way back to the light. Yes, I know. I'm a badass. Then help Wanda find her own inner badass too. Okay, okay. I will try. Okay. I said my thank you. Good night, Hunter. Be well. Drzwi do pokoju dzisiaj zostawię otwarte wieczorem, więc no, żebyś wiedziała, jak mi podziękować w odpowiedni sposób. Dobra, my przede wszystkim jako Hunter chcemy, moi kochani, wrócić do naszego stroju bojowego, który nam pasuje, nie? Czyli pradawny legendarny, czy pradawne słońca północy. Pradawny legendarny, tak? Ten nam bardziej pasuje i ten chcemy. Już żeśmy skorzystali ze stroju pająka, to teraz zostajemy z tym. Wanda? Yes, of course, Wanda. I can't believe she's standing here in the abbey among us again. I wish I could have joined you at the lab to be part of the homecoming, rather than merely bystander. No matter who did the rescuing, the fact is that Wanda is back. And that is a good thing. Yes, yes, you're right, of course, we should celebrate every victory. And thanks to you, my pity party was small, had just a single guest, me. I think the wisest thing would be for all of us to get some rest. We can assess the situation with clear eyes tomorrow. All right, then I guess I bid you good night. Good night to you. Dobra, kogo tu jeszcze mamy do obgadania? A co ta ręce do góry podnosi, że z nią, ze mną pogadaj, ze mną. I am a complete and utter fool. How so? Before you left, I warned you not to show Wanda any mercy. And what did you do? You not only showed her mercy, you brought her back with you. I don't know what to say. You do not need to say anything. Wanda is back with us. The corruption has been removed. We should just move on from here. That's what I'm afraid of. What if I can't move on? I thought when Wanda fell to Lilith, that would be it. I'd never see her again. I thought her fall was inevitable. I just keep thinking about what might have happened if I hadn't pushed her away. You cannot spend your time dwelling on mistakes. What is past is past. Then I suppose I'll reserve all my worrying about the future. That should keep me quite occupied. Is there anything I can do for you? Yes. Give me time alone to think. That's probably the wisest move for all of us. Okay. Wszyscy już poszli. Została Nico. The demon child suit, however, that was a real work of art. No dobra, Nico. Czas na ciebie. Hunt. Jak się podlizuje. You brought her back and you didn't totally screw it up. I hope you know. What you did tonight means a lot to me and the rest of the Midnight Suns. You, reunited our twisted little family of outcasts and, we're never gonna forget it. That was quite an ordeal. My body, mind, or spirit will not forget anytime soon. Hey. At least you all got out of there alive, huh? It feels like the worst of this is over. What makes you say that? Wanda's back. Everything is gonna be better around here now. Just wait and see. Okay. This isn't the first team I've met. Porozmawialiśmy sobie ze wszystkimi. Czas wyjść z animacji. No i jak znam życie, będzie nas tutaj czekało po prostu pójście spać i pewnie rano będziemy mogli dopiero powitać nową towarzyszkę. O, znowu skrzynka się zresetowała. XD. Balsam leczący. I przyjdzie nam wstać rano i pewnie poznać
Wanda. A, myślałem, że to ten. Że to leży kredyt, a to tarcza się odbiła. Poznać Wandę. Zobaczymy zaraz, w którym ona to pokoiku siedzi. Czy tu siedzi już? Tu siedzi stara gwardia. Tutaj jej nie ma. Może tu kradnie jakieś sprzęty. Może się okaże, że jest wysłany nicą Hydry. Przyszła nas, udaje, że ją uwolniliśmy, a przyjdzie nas okradać. Też tak może być, wiecie. Tu fabuła może być niespodziewana. O, tu połysk leży. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, Macieju, dobrze. O, Agata coś chce ode mnie i w nagrodę dała mi skrzeloziele nawet. Broken. Broken, dostałem nawet skrzeloziele od Agaty. Dobra, co ty tam, Agata, chcesz? Chcesz mnie pochwalić, czy co? You have done the impossible, Hunter. You've removed corruption and saved a soul, and still managed to keep yourself intact. You are indeed a wonder unto yourself. But did I really save a soul? Wanda is here, but I am not so sure she is saved. You worry about her spiritual well-being? Maybe Caretaker is right. Maybe corruption cannot be removed completely, and some black tendril of my mother remains inside her, only to take hold of her again. What if that's true, and a small part of that darkness lingers within her? Does that make her damned? What do you mean? Would that not make her a monster? Listen to what you're saying. You literally just absorbed all of your mother's dark energy into you. And I see no monster. You should know more than most. We all have a little darkness in us. It's how we handle it that makes all the difference. And how do you think Wanda will handle it? I honestly don't know. Wanda is home and safe, but I worry she's not well. She still blames herself for my death. I wish I could give her a big hug and tell her it wasn't her fault. But obviously, that's not a possibility. Perhaps one day, we can find a way. Yes, I would like that. I would like that very much. In the meantime, watch over her, will you? Show her the love I wish I could. No okej. Okażemy jej miłość. Okazywanie miłości rozpoczniemy, kochani, od tego, że spróbujemy namierzyć jej pokój XD. Ale to będzie. Zaczniemy od tego. Tu nikogo. Dobra. Może się zamknęła i śpi. Gdzie jest pokój Wandy? Czy jest otwarty? Czy nie? Nie widzę. Chyba nie. No dobra. W związku z tym możemy iść spać i pójdziemy spać z jednego prostego powodu. Chciałbym dostać zadanie pogadaj tam z tą Wandą. I chciałbym, żeby dołączyła do nas do drużyny. Mam taką cichą nadzieję, że będzie standardowo, czyli rano idź pogadaj z Wandą, pogadamy z Wandą, będzie fajnie, śmiesznie, a teraz pewnie matka przyjdzie nas ochrzanić, żeśmy jej zabrali Wandę. No. I did not think you had it in you, child. Pulling your fallen comrade from the foul clutches of your twisted mother. You must be so proud. I know you are angry, mother. But if my spell could save Wanda, perhaps it could work on you as well. No spell can undo what was done to me, child. Besides, you did not save Wanda. You returned her to those who cast her away. Still, your actions were not without merit. I restored my friend. And yourself. We both know my energy cannot be purged.
Bruce was right. There is only one possibility. You absorbed it, didn't you? There is no need to answer. I can feel it. As well as the new crack in your collar. How long do you think it will hold now? At last, the barriers between us are crumbling. Jak jeszcze będę musiał Bannera wchłonąć, żeby go uratować, to pęknie obroża, no. Nie ma żartu. No, chciałbym zadanie iść pogadaj z tą, z Wandą. Wanda! Jest, porozmawiaj z Wandą. Porozmawiaj z Wandą. Wanda, Wanda, gdzie jesteś? Siedzisz tu? Jest Wanda. You've seen him, I can tell. You know about the temple. Oh, it's you. Hunter, right? Sorry for, last night. Well then, I hope you managed to get a restful sleep. You really think I could sleep after what I've been through? No, Hunter. I definitely did not get any rest last night. I just sat up and stared at the moon. Is it weird that I think she's going to be waiting for me in my dreams? You are not with her anymore. You are here, safe and sound. You need not fear her. Safe and sound? Seriously? We both know she's still got her claws sunk into me. I can feel them scratching. You may have taken me from her yesterday, but she still wants me by her side. Just like she wants you. There's, something I need to tell you. The moment you drained the darkness from me, I had a vision. What vision? The only way I can describe it was an ancient temple with tentacles etched in stone, reaching up and out like they wanted to strangle the world. I think it was the Temple of K'thon. It was just a premonition, Wanda. It does not mean it will come to pass. Something you should know about me. All my premonitions come to pass. Which is why you have to let me help you stop this one. Are you sure you are up to it? You do not need more time to rest and heal? You want to help me heal? Let me serve Lilith the revenge she deserves for what she did to me. What she did to us. Let me think about it. That's all I ask. I'm not as fragile as I look, you know. I'm up to it. I just want to make sure you are well, Wanda. I don't think I'm ever going to be well again. But I can make sure everyone else is. I'm talking your ear off, aren't I? I don't mean to keep you. Actually, I would like to know more about you. I would like that too. I want to know more about you. All right. Tell me your story, Wanda. My chaos magic came to me when I was a child in Transia, defending my father from a mob. I quickly learned how much humanity can fear what they don't understand. My twin brother had talents of his own. When the mob came for us, we fled and never looked back. We used our talents to survive, and eventually transcend our lot in life. But Pietro and I disagreed on how. Where is Pietro now? Still in Transia. He believes in a world where mobs don't menace children who are born different. I am not so optimistic. If he stayed in Transia, where did you go? All across Europe. I reinvented myself, lived a quiet life, and explored the limits of my magic. That's how Agatha found me. That's when I learned the source of my chaos magic. She offered to bring me here so she could teach me how to refine it. We had so many plans. Can you give me insight into your magic? Chaos magic is inherently dangerous,
for it is the same power wielded by Kathan himself. It is magic forbidden to the Sorcerer Supreme, for its nature is unpredictable and its touch corrupts. But not for me. I leave no stain on reality, and I have used it effortlessly since childhood. I am the exception to the rule. Why is chaos magic so dangerous? If I desire it, I can alter reality itself, or destroy it. And despite what I believed, I can lose control. That's what happened with Agatha. Can we talk about your journal detailing the Abbey's mysteries? Oh my. I'm so sorry. For what? Those were all notes to myself. I'm surprised they make any amount of sense. Well, they made sense to me. Your journals were the only reason I uncovered the Abbey's secrets. Really? That's wonderful to hear. I'm glad I could be of some use to the team, even when I was away. I had questions about your life after the Abbey. Such as? O Jezu, te drzewka się tu rozwijają jak ten, jak wirus rozmnażają. After Agatha, I never thought anyone would trust me with magic again. A powerful wielder of chaos magic. Why indeed? That's not how I see myself. I don't know if I'll ever be more than a lost kid from Transia. I wasn't worth Agatha's attention, so why his? It sounds as though you do not want to be his apprentice. No. It's a great honor. I learned so much in such a short time. I don't think I can live up to the idea of apprentice to the Sorcerer Supreme. Yes, Hunter? We shall speak later, Wanda. I look forward to it. Dostępny jest nowy bohater Scarlet Witch. Co ty jeszcze chcesz? Yes, Hunter? We shall speak later. Do azylu możemy z nią iść. No to już pędzimy. Już pędzimy. Cześć, dziecino. Ja chcę z tobą do... Malowanie. Obserwuj ptaki. Malowanie. Wyprawę na grzyby. Malowanie. Ptaki, malowanie, grzyby. Do kryjówki. Do dębiny. I don't think Caretaker wants me in the library. Are you certain? Oh yeah. She did that thing where she squinted at me, then cleared her throat about 5 times. I am very familiar with that. The library used to be my second home in the Abbey. I think it'll be good for me to be in there. But I don't want to push Sarah any further. Sarah cannot forbid you from doing your job. Testing her boundaries isn't something I want to do. I'm sure you understand. The Scarlet Witch needs access to books. Nobody sees it otherwise. I suppose. I'll swing by tomorrow. See if it's any better. No, co ona będzie chciała teraz? Gromadz komplementy jest pewny tylko z tylko tęgim naukowym umysłom. No nie. Papier. Muay Thai. Neutralizowana biografia Kapitan Marvel. Oto anatomia człowieka. Mroczne piękno, gotycka kolorowanka. Dla tych, którzy zaczekają piękno kryjące się w mroku, ucieknij do świata misternych ilustracji. No to będzie to. Plus 5. Rozmowa plus 4, aktywność plus 7. Plus 16. No trafiliśmy ze wszystkim. Plus 16 z Wandą Maksimow. Broken.
Broken Macieju, jesteś po prostu geniusz. Jesteś gieniek. Jesteś po prostu, Maćku, gienek. Gienek zwany geniuszem. Geniusz zła, geniusz zbrodni, geniusz po prostu spotkań przy kominku XD. W związku z tym, kochani, że ten odcinek przetrwa dość długo, pogłaszczemy psiunię, żeby dostać kredyty XD. To zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Tutaj jeszcze z tymi misiami pogadamy. Tam nie wchodzimy po cewki, bo tu mogą chcieć z nami gadać. Ta też tu już się szykuje do rozmowy, więc też nie bardzo. I tutaj te dane do odzyskania. Więc to są rzeczy, które będziemy już robić sobie w kolejnym odcinku. W tym odcinku natomiast będziemy co robić? Oczywiście. Oczywiście skina zmieniać. Zobaczmy, co ona robi w ogóle. Przeklęte pole zadaje obrażenia każdemu wrogowi w pobliżu Scarlet Witch. 50. Łańcuch 1. Daj wszystkim kartom przeklęty pocisk plus 1 łańcucha. Okay. Uwolnienie. Zwiększa zasięg zdolności obszarowych o 25% na czas dwóch tur, czyli przeklęte pole jest większe. Przeklęty ładunek. Wybierz wroga, który eksploduje na początku swojej następnej tury, zadając 100 punktów obrażeń. Jeśli wróg zostanie znokautowany, eksploduje, zadając 100 punktów obrażeń. Ciekawe. Ciekawi mnie bardziej, co te karty robią, nie? Po ulepszeniu. Stówę. Stówę wszystkim, którzy są w okolicy. Okej. Okay. Łańcuch 2. Na starcie. Okej. Okay. O 40% więcej biją. Dobra. Większy obszar. I tutaj jest stówę. Okej. Okay. Eksploduje, zadając 100 punktów obrażeń. Jeśli wróg zostanie znokautowany, eksploduje, zadając 100 punktów obrażeń. A tutaj jest jeszcze stuwa, dochodzi damage'u, nie? Czyli walimy kogoś za stówę, ten ktoś eksploduje na początku następnej tury, zadając 100 obrażeń. Jeśli ktoś zostanie znokautowany, jeszcze eksploduje, zadając 200 obrażeń. No, może być to duże. Kuku. No, moi drodzy, strój bojowy, domyślny. Północne słońca, nie mamy jeszcze. No i mamy upadłą Scarlet Witch. O, to jest taki skinik z fabuły naszej. I Wiedźma Szefowa. Co to jest Wiedźma Szefowa? Czy taki fajny ten skinik wie... O, w różu. Wiedźma Szefowa w różu, ale to chyba upadłą wybierzemy, co? Chyba wybierzemy upadłą. Ta Wiedźma Szefowa to taka... Szczerze dziwna. Ta domyślna lepsza, nie? Niż ta Wiedźma Szefowa. Fajnie ma włoski zrobione, nie? Taka szefowa jakby była w różu. XD. Nie no, upadła Scarlet Witch. To musi być upadła Scarlet Witch, mój drodzy. Jest. No i mamy już 3, 6, 9, 12 bohaterów przed nami. Już tylko jeden, moi kochani. Tylko jeden. Mianowicie... Incredible Hulk. Ale to już oczywiście nie dzisiaj. Trzymajcie się, siemanderko i pa pa.